Szczęść Boże, kochani. Ściskam was na początek bardzo mocno. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, nasz kochany Zbawiciel, święty Pan, Król Królów, Pan Panów, Ojciec Wszechmogący, który nas kocha bardzo mocno. Jest moc, kochani, jest moc. Dobra, jedziemy dalej. Kochani, chciałbym się z wami podzielić tak dzisiaj, może tak gdzieś od jakichś 2-3 miesięcy obserwuję pewne sprawy. Przyglądam się, dużo się przyglądam, patrzę, rozkminiam, słucham. A o co chodzi, kochani? Zauważyłem ostatnimi czasy, że zauważyliście, kto z księży mówi o tym, że nic złego, że można przystępować do Komunii Świętej na stojąco, na rękę brać komunię. I kochani, tak weryfikując tych wszystkich księży, których miałem okazję obejrzeć, które tam gdzieś linki mi też podrzucacie, kochani, stwierdziłem taki jeden fakt. No czy to jest tylko moje jakieś obserwacji, jakieś przemyślenia na modlitwie. I zobaczcie, kochani, że jakby nie znalazłem żadnego księdza, takiego jakby z krwi i kości faceta, który na przykład, nie wiem, nie boi się trzymać siekiery, nie wiem, żeby o tym mówił. Nie wydaje mi się, nie mogę znaleźć takiego księdza, nie mogę. Który tak z mocą mówi, wiecie o co chodzi, tylko zauważyłem, że, jak to tak delikatnie powiedzieć, no ja nie wiem, no bo zniewieściali to chyba raczej to brzydko by było, co nie? Tak nie można tak powiedzieć. Ale na przykład, że niektórzy tak bardzo w taki delikatny sposób mówią, że to takie, ja nie wiem, że gdzieś te konferencje są, że tam, że oni opowiadają o jakichś tam chłopcach w rurkach, a tak naprawdę, to czy oni sami rurek takich cienkich, obcisłych nie noszą? Ja nie wiem sam już, nie? Ci, którzy mówią, że można przyjmować bez problemu na rękę Pana Jezusa na rękę, rozumiecie? I na stojąco sobie. Tak jakby takie to było, tylko poszedł, wziął bułeczkę jakąś tam w sklepie, kupił, nie? I tak o, nie? Kochani, i takie mam taką refleksję w sercu. Zobaczcie, no, czy to nie jest taka jakaś taka fałszywa pokora? Fałszywa pokora, moim zdaniem, na czym to polega fałszywa pokora? Bo to, załóżmy, żeby jakiś tam człowiek, nie, no nie wiem, gdzieś tam ciągle by jakiś był poniżany od dziecka małego, jakieś traumatyczne przeżycia, że tam w klasie z niego się śmieją, ciągle jakieś zabierano mu kanapki, jakoś tam fizycznie nie jest też jakiś tam zbudowany, że, czy jakiś tam nie ma jakiejś tam pozycji, no nie ma jakiejś takiego charakteru, w sensie takim, że do jakiejś walki, żeby coś tam też odpowiedzieć komuś, jak ktoś nie ma racji, a wie, że prawda jakaś jest taka, nie inna, to boi się powiedzieć o tym, takie, i załóżmy taki ktoś, czy przypadkiem nie ma jakiejś takiej pokusy, on jeszcze wtedy może nie wie, że to jest pokusa, ale na przykład, żeby iść do seminarium, pójdę sobie do seminarium, bo tam może będzie jakby tak cisza, może spokój, wszyscy tak się modlą, wszyscy tacy fajni, wszyscy tacy grzeczni, tam będę się może dobrze czuł, nie, tak. I nie wiem, czy to jest po prostu jakby z powołania. Czy to jest omodlone, te kapłaństwo, że takie natchnienie ktoś dostaje, nie, że tam modli się dużo, jak jest moje powołanie, przed o powołanie się modli, nie? Boże, jakie jest moje powołanie, nie? Do czego mnie stworzyłeś, Panie? Do czego mnie przeznaczyłeś, Panie Jezu? Co chcesz ode mnie, nie? I człowiek się modli, nagle taki boom, nie? Że człowiek wierzy do kapłaństwa czy coś, nie? I wtedy idzie, nie? To jest z powołania, co nie? Ale jeśli ktoś tak idzie, aby się gdzieś ukryć, nie? Ten na przykład, nie? To i później moim zdaniem takie gdzieś tam, takie łatwiej ulec pokusie, żeby godzić się na wszystko. Tak mi się wydaje, nie? Bo nie ma takiego charakteru, nie ma tej chęci walki i tak godzi się na wszystko i pod płaszczykiem taki niby, że to pokory, bo ja jestem pokorny. No pokora to nie jest jakieś tam takie, że już to niczego, takie jakieś... No pokora, człowiek pokorny może walczyć też, nie? Może jak trzeba, to trzeba walczyć, nie? O prawdę. To jest pokora właśnie, że człowiek potrafi wyjść, potrafi, nie wiem, ze stołka zrezygnować, jeżeli wie, że na przykład prawda jest jakaś, nie?
oni jemu każą mówić coś, co nie jest prawdą, to niektórzy może to mówią, i bo się boją stracić jakiś stołek, posadę jakąś. No bo tak naprawdę, kochani, tam ja kiedyś miałem okazję, no jeździłem tam z różnymi ludźmi, tam po Polsce trochę, i miałem okazję w dużo różnych parafiach, różnych zakonów nocować, nie? I kochani, no naprawdę, w niektórych to naprawdę jest taki przepych. Jest taki przepych, że ja się za głowę złapałem, nie? Ja zawsze myślałem, że kochani, gdzieś tam ci księża żyją w jakimś takim, no, ubóstwie, w takim jakimś standardzie. A tam, kochani, jak raz nas zaprosili, na przykład, no, wstaliśmy tam z rana, nie? I śniadanie było, nie? I tam na śniadaniu, to człowieku, szynka jakaś szwarzwalska, masełko takie, masełko ekstra, masełko osełka, serek z dziurami, serek Hochland, jakiś serek taki. Ja sobie myślę, Boże Święty, ja tak... Wiecie, ja pochodzę z ubogiej rodziny, zawsze jakiś tam człowiek gdzieś tam kupował takie jakieś produkty, takie, no, niewysokiej klasy, nie? Gdzieś tam zawsze, a tu nagle takie boom, nie? Że ja sobie myślę, kurczę, nie? Do jakiejś herbatki, do wyboru, do koloru, człowieku, no, tego mnóstwo tam było, nie? Dżemiki, jakieś takie, no, wszystko najlepsze takie, kochani, nie? Wszystko najlepsze, ja się złapałem za głowę, naprawdę, ja myślałem, że naprawdę księża to gdzieś tam mają jakieś tak, no, starają się żyć w jakimś ubóstwie, nie? Że tam pokoje to jeszcze lepiej jak w hotelach, nie? Wszystko jest. Jeszcze gosposie różne mają i to może być też pokusą, że no księża nie chce głosić prawdy, może tak mi się wydaje, no to takie mam przemyślenia, no, głośno myślę po prostu, no. Że gdzieś to tak jakoś może coś czują, że trzeba coś powiedzieć, ale się boją, no bo to fajnie mają, no. Mają szwedzki stół i ciepełko, mają super ekstra lokum i no i tak niestety się dzieje, no. A szczególnie ci młodzi, zauważcie, nie? Ci taki, co jeszcze w piórka nie obrośli, nie? Ła, 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 nie? Dawaj do Jezusa, robimy wszystko, no robimy do Jezusa wszystko, nie? To wszystko. A do przychodzi jakieś cierpienie czy coś, to kurczę, no jak to ten... Słabo do widzenia. No trzeba cierpienie też znosić, kochani, no. Cierpienie jest potrzebne, no. Zobaczcie, ile Jezus cierpiał za nas. Trzeba znosić to w cichości serca, taki, zobaczcie, jak święta Faustynka mówi, że będę cierpieć jak cicho jak gołębica, panie. Także jest moc, kochani. No i właśnie nie wiem, czy to, jak tutaj, co tu się dzieje z ostatnimi czasy, że tu niby tak mówi tu, że o rurkach, tutaj tyle tej młodzieży w tych rurkach chodzi. No, ale czy sami taki nie są tacy jakby... No musi być facet, musi być mężczyzną, no mężczyzną, musi głosić z mocą, musi codziennie błagać Ducha Świętego, żeby nie bać się, no kurczę, no nie bać się, tu chodzi o zbawienie człowieka, no. A szczególnie tacy właśnie, co są powybierani, gdzieś tam albo się zdecydowali, no bo są z powołania i no nie wiem, no i z powołania są i tacy, inni może są, no jak to się mówi, z powołania ksiądz, nie? Się przyjęło, tak, nie? Tak się utarło, nie? O, ksiądz z powołania. Zachodzisz na jakieś rekolekcje człowieku i płaczesz, słuchasz, nie? Czujesz, że to jest z mocą mówione, bo jest Duch Święty w tym, nie? Ja zawsze czegoś słucham, jak na przykład jak mnie dotyka coś, jak wzruszam się, płaczę, coś dotyka mojego serca, ale to płaczę z takiego, że to z takiej radości, nie? Że tak mało miłuję Pana jeszcze, nie? Że tyle błędów popełniam jeszcze, nie? To z tego tytułu płaczę, nie płaczę, że tam albo płaczę nad grzechem swoim, nie? Nie to, że płaczę, albo płaczę, bo nie wiem, ktoś mi dał w twarz, to ja płaczę. Nie, tylko że z tego tytułu, że ranię mojego Pana jeszcze. Ale właśnie, no nie wiem, no jak to jest właśnie z tymi, że można przyjmować Pana Jezusa, bo On jest taki dobry, On kocha nas każdego dnia tak bardzo mocno i w pokorze serca. No dla mnie to jest trochę, kochani, takie rozmemłane, no nie ma w tym jakiejś takiej, no nie ma w tym mocy, rozumiecie, o co chodzi? Pokora to nie jest takie rozmemłanie, no. Moim zdaniem pokora to nie jest to rozmemłanie. Pokora, człowiek pokorny, to widzisz, że jakiś, ktoś robi jakieś chamstwo, ktoś robi jakieś, nie wiem, źle coś robi, bo ktoś na przykład niegodnie coś robi, no to zwróć uwagę. To jest pokora, że pokornie, z odwagą, musisz przyjść i powiedzieć, słuchaj, robisz tak i tak, coś tego, nie? Albo zasugerować, nie? Na przykład, czy nie sądzisz, że tak by było lepiej zrobić? Czy nie sądzisz, że to i to jest błędne? Czy nie sądzisz? Nie też tam od razu jechać, nie? Tylko, że jakby, no, inteligentnie zadawać pytania, prawda? Proste. Czy nie myślisz o tym, że to tak, że to tak, a może to tak, a może to siak, nie? A to takie jakbyś... No ja sobie nie wyobrażam, kochani, no, że na stojąco, na ręce, no ja nie wiem, no ja, to dla mnie to jest... Nie wiem, to jest taki dzisiejszy, takie wszystko zagmatwane, sami wiecie, nie? Wszystko takie zagmatwane, tutaj, no... No mówię, no jak na 99 jest miasto, jest jakieś miasteczko, 99 osób kradnie. To ja też mam kraść.
Dlatego ciężko z takim jest jednostką, moim zdaniem, które chcą trwać przy Chrystusie tak naprawdę. No nie wiem, no z tą siekierą to się mówi w ręku, nie? Taki faceci, nie? Kurczę, no nie wiem, no ksiądz Kostelski fajnie powiedział, nie? Teraz taki, ta młodzież, nie? W tych rurkach chodzi, dać takiemu siekierę, to weźmie się przywróci, nie? Kostelski jest dobry, dobry, jest konkret. Posłuchajcie sobie na YouTubie. Prosty chłop, właśnie fajnie gada, nie? Taki, wiesz, mówi to, co myśli, nie? To, co ma w serduchu. I to dociera do człowieka, nie? A nie takie nauczy się z kartki na pamięć coś, nie? I nie ma w tym mocy, nie ma w tym ducha, nie? Jakieś takie tylko odczytywanie, takie z kartki. I takie jakieś, no taka... Dla mnie to taka, nie wiem, taka fałszywa pokora jakaś taka. Bo co, bo fajnie ma tam, w tym, tam gdzie mieszka, nie wiem, no i boi się prawdę mówić, to ja wolę powiedzieć, żeby na rękę przyjmowali tam czy coś, żeby tylko tej posadki nie stracić. Nie wiem, no już takie mam jakieś gdybanie, no. Także zostawiam was w końcu z tą refleksją, przemyślcie to sobie. Ja taką mam refleksję, no po prostu ja poprzez te filmiki to głośno myślę, o tak, ja to, no, od serca do serca. Zapraszam też na YouTube, na kanał Adam Żak, może tam coś więcej dla was się przyda. Ściskam was mocno, proszę was o modlitwę. Dziesiąteczkę jakoś, nie? Odmówicie dzisiaj za mnie, do Matki Bożej, do jej świętego serca, powiecie tego Żaka, Maryjo, chroni od wszelkiego zła, rozkochaj jego serce w Twoim Synu, aby był wierny Jego Słowu. No, także trzymajcie się, bo ja też będę się za Was modlił. Pokój, dobro.